Ale to brudle! Halo, halo, Ziemia z Głosie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matwar Space. Oto kolejny odcinek z gry Minecraft sezonu drugiego. Wracamy tutaj po krótkiej przerwie, ale uwaga, uwaga, oto co mamy, popatrzcie tylko na to, po prostu ale to brudle! To są bojlery. Tak, to jest już gotowe tutaj. Mamy piękne bojlery i do tego podłączyliśmy naszą elektrownię. Możecie w sumie zobaczyć tutaj, jak to jest wszystko zrobione. Tutaj są fluid pipe. Oczywiście mamy tutaj mały zbiornik wodny. To jest już to, co myśmy robili, tylko tutaj myśmy to zdążyli po prostu sobie troszkę powiększyć i podczepić po prostu te wszystkie silniki. I powiem tak, efekt jest oszałamiający. Plus 160 RF-ów i to jest piękne. Jeszcze tutaj węgiel idzie z fabryki drzew Szgierdza i tutaj naprawdę dzieją się cuda. Cuda wianki na kiju. Naprawdę. Tutaj Szgierdz nawet już to właśnie tą swoją elektrownię wyłączył, w sensie rozebrał ją i przekazał mi swoje Hobbystick Steam Engine, tak to się nazywa, tak, Hobbystick Steam Engine, żebym mógł zrobić właśnie powiększyć tę elektrownię o to, bo te Hobbystick Steam Engine co prawda działają, że się tam coś kłada, tam się coś pali, ale równie dobrze można im po prostu dostarczać parę i to jest coś, co właśnie tutaj robię. Ponieważ naprawdę to jest, no, to jest niesamowite, naprawdę. Tylko wydaje mi się, że one mogą się tak średnio rozgrzewać, no nie wiem, czy ja tutaj coś ewentualnie weźmy tutaj, połóżmy jeszcze z dwóch stron te stone fluid. Aha, bo one się mają nie łączyć, dobra, to nie, to nie. Chyba, że mamy jeszcze jakieś, nie wiem. Nie, dobra, ale mniejsza. Widzicie tutaj, jak to cudownie działa. Tym kurka tylko trochę brakuje pary, ale to może jakoś uda się rozwiązać. Natomiast no czy to nie jest piękne? Ja coś czuję, że tutaj chyba nie jest potrzebne branie tej całej pary. Ja bym to zrobił może trochę inaczej, bo tak, no bo tutaj obtoczyłem to wszystko metalowymi pipami i wydaje mi się trochę, że zrobiłem to tak trochę tak minimalnie niepotrzebnie. Czekajcie, pójdziemy sobie do naszej przepalarki chleba po jedzenie, bo ja tutaj zaraz zacznę zdychać z głodu po prostu. Tutaj ja tak sobie rozkopałem, bo planuję zrobić kolejne piętro niżej, no. I dobra, i zobaczmy sobie, co tutaj mamy. I dobra, dobra, przynajmniej nie będę głodował, no. O, dobra. Od razu lepiej. Tutaj nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, to wszystko tutaj jest dokładnie w takim samym stanie. Tutaj dodane takie ozdobne tylko bloczki, a więc to raczej nic nie zmienia za bardzo. Tutaj też takie ozdobne bloczki, to jest w miarę zagospodarowane tak fajnie. Natomiast tutaj właśnie jest największa zmiana, to jest tutaj właśnie ten wielki boiler. Tutaj trochę materiału zeszło na to, bo to jest w sumie największy boiler, jaki może być, bo to chodzi o zasadę multibloków i no to jest największy po prostu, jaki może istnieć. No większego się nie da zrobić. Ale dobra. Teraz spróbujmy sobie heala. Iron Fluid Pipe. I spróbujmy sobie. Nie, to tak nie działa. Tak właśnie, to tak nie działa. Chyba że. O, dobra. I te chyba będą miały teraz więcej pary, o ile mi się wydaje. Dobra, tak możemy zrobić ewentualnie. To jest dobry pomysł, żebyśmy to tak zrobili. Tylko chwila, trzeba to wręcz ukierunkować. To są żelazne rury, dobra. I ona musi, ty musisz dawać tutaj, a to musi dawać tutaj, dobra. I to by się zgadzało. Jeszcze tylko tutaj. O. Dobra, i teraz ten silniczko nie powinno już zabraknąć pary, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo nie, wiecie co? Weźmy sobie to. Chwila, ile my tego jeszcze mamy? Mogę zrobić jeszcze raz. Mogę zrobić jeszcze. Nie, dobra, tutaj więcej na pewno nie zrobię, ale
Tutaj mogę zrobić na pewno jeszcze ten, a to w takim razie, żeby było symetrycznie, to nawet mogę zrobić tutaj tak. I to powinno załatwić w gruncie rzeczy, tak mi się wydaje, że to powinno załatwić sprawę. Weźmy to sobie teraz w ręcza i weźmy to sobie skonfigurujmy w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę i w tą stronę. A to idzie automatycznie chyba w tą stronę, czy to jeszcze też muszę jakoś odblokować? No i jak płynie? Płynie, płynie? Czy nie płynie? O, teraz płynie. Dobra, teraz płynie. Już wszystkie silniczki powinny być w teorii zasilone. No, tak więc już się te silniczki nie będą tutaj traciły pary. Nie będą traciły pary. Patrzcie jak zasuwają, patrzcie jak zasuwają. Kurka, ile to jest RF-ów na tick po prostu, no. Aktualnie nie jest nic używane. W sensie, no, to jest zbyt potężne po prostu, nie wiem, może tutaj się nagle jakiś squeezer odpali czy coś. Czy odpalmy to jakiegoś squeezera czy coś, ja nie wiem, do czego on to używa. Jak on ten soczek tutaj produkuje, no ale nie wiem, dobra. Chwila, wróćmy. Coś, co nam pobierze prąd. Patrzcie, jakie grube strugi prądu. To jest niesamowite, wiecie co? Spróbujmy sobie odpalić jakąś naszą maszynę, bo... Ile, co tu się... Co tu się... Aha, redstone'u nie ma. O. Dobra. Weźmy sobie, zróbmy jeden iron chipset. No, dawać. No dobra, ładnie idzie. 160 RF-ów ciągnie, 180, ten. Dobra, ładnie ciągnie, tutaj się robi nam chipset. A my sobie zobaczmy teraz na górę, jak to nam tutaj fajnie ładuje. No niby teraz jest na minusie, ale zobaczcie, no ta elektrania po prostu, no nie daje najmniejszych szans, nawet mimo tego, bo tu jest output, co nie? To jest output, więc to tak naprawdę nie podbiera stąd, tylko to outputuje dotąd. Więc no, teraz w elektrowni po prostu, no... Nie zabraknie po prostu mocy. Ja nie wiem co zrobić z tymi generatorami, po prostu ja nie znam ich nawet craftingów, nie wiem czy w sensie... Nie, bo to był ten generator, ale chodzi mi o to, że... chwila, generator... chodzi mi tutaj o to, że... nie wiem czy znalazłoby się dla nich jakieś... nie to... Czy było... czy jest dla nich po prostu jakieś... zastosowanie jeszcze w jakichś innych craftingach. Chyba, że jakieś tutaj takie na przykład taki lava generator albo takie coś, można by było taki lava generator spróbować zrobić w sumie. No to ja można było spróbować zrobić, bo zgaduję, że to na lawę chodzi, tak mi się wydaje. Using lava which must be piped from liquid, piped in liquid form. Nie wiem, to może, nie wiem, czy jak się ma fluid cele, to czy to może w ten sposób zadziałać? Ale nie, jakiś ender generator, jakieś takie różne rzeczy. Dobra, nie, na pewno do czegoś się te generatory wykorzysta. Natomiast teraz by się przydało... właśnie, co by się teraz przydało? Więcej silników! Add more engines. Dobra, zobaczmy co my mamy. Mam jeden piston teraz. Aktualnie. Zobaczmy sobie... chwila, engine. I zobaczmy sobie commercial. O jest. Commercial steam industrial? Ale aha, nie, industrial to jest w ogóle jeszcze coś innego. Dobra, commercial. I zróbmy sobie, dobra, to zróbmy sobie sporo pistonów. Zróbmy sobie sporo pistonów, dokładnie. Zróbmy sobie sporo pistonów. Pam, 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 pam. Pam, pam. Powstrzymać to. Powstrzymajcie to. Ile się tego wyprodukowało? Dobra. Olol. Zepsułem. Redstone miałem stamtąd przynieść. Moment. Ała. Jaki lag. Taki brutalny lag. Dobra. Ała. Kurka, mam pełny ekipunek. Ja nie mogę. Tutaj próbowałem po prostu dużo rzeczy zrobić, więc troszkę się rozładowuje nawet, ale to pewnie się teraz uruchomi tam te maszyny z Forestry, to one ciągną dużo prądu, no ale popatrzcie, no to jest stabilny prąd po prostu, no to jest niesamowite. Ebacie, nawet już wychodzono z tą parą na plusie dzięki tym rurom. Teraz już nie powinno być żadnych braków, więc no dobrze, jestem zadowolony, tak powiem. Ale. Dobra, wooden kinesis pipe. Uwaga, co ja tutaj planuję zrobić?
Teraz tutaj się postawi silniki, ale dobra, ale najpierw zróbmy jeszcze te silniki. Moment, właśnie. Najpierw zróbmy jeszcze te silniki, zanim cokolwiek zaczniemy robić. Mianownik. Tak. Uwaga. Dobra. I teraz tak, potrzebuję metal gearów, tak? Metal gearów, czyż nie? Nie mam czasem metal gearów albo czegoś, coś? Zębatki? Stone gear tylko. A zobaczmy do mojego smeltry. Dobra, weźmy w takim razie, rozpuśćmy. O, chwila, jest tu jakiś iron rozpuszczony, moment. Iron. I weźmy tego po prostu, dolejmy tam. Come on. Dobra, i musimy zrobić ile takich zębatek? 6. O, jesteś. Dobra, to lepiej wrzućmy już tutaj żelazo, które mam, żeby się przetapiało. No i dobra, no i bardzo fajnie. Dobra, powytapiamy sobie te zębatki. I potem, co my jeszcze do tego potrzebujemy? Commercial engine, jeszcze szkło i iron plate. Ała. Po prostu trzeba będzie pójść chyba kopać ten iron, po prostu no. No run out of iron, no po prostu, no. No masakra, no. Naprawdę. Nigdy nie sądziłem, że będę zużywał aż tyle ironu. O kurka, może nie starczyć. Starczy? Nie, dobra, na tą jedną chyba jeszcze starczy. Dobra, a to się roztapia za ten czas. A dobra, to w takim razie jak my więcej teraz nie wytopimy. Dobra, weźmy sobie jeszcze iron plate. Dobra, bo odłóżmy sobie trochę rzeczy, bo naprawdę to trochę... na górze mamy tam sobie skrzynki takie lewe. Chwila, moment, bo przecież... ważna rzecz. Przecież ja nie wiem, czy w ogóle to smeltry czasem nie stanęło. Ła, no właśnie. Dobra, tak lepiej. Tak lepiej, jesteś, jakie głośne te silniki będą. Ała. To będzie tak boleć w uszy, ale no wiecie, no to jest elektrownia, to musi ten, to musi być słychać, to jest fame i w ogóle fame na dzielni, dobra. Dobra, flinta odłóżmy, tak cegły odłóżmy, wiadomo, takie rzeczy. Cztery kobla, nie no dobra, to cztery kobla to sobie mogę zostawić już bez przesady. Dobra, i weźmy, dobra, będą już metalowe plate'y? Znaczy, wątpię, czy będzie już iron rozpuszczony, natomiast coś czuję, że plate'y będą. No właśnie, iron jest jeszcze nie rozpuszczony, ale plate'y jak najbardziej mamy. To sobie zróbmy teraz tak, chwilę, jak to się robiło. Tak. Dobra, to jedno zostaje, no wiadomo. Dobra, tak. Ała! Czy my mamy szkło? Ała! Właśnie. Czy mamy gdzieś piasek, albo może jednak mamy gdzieś szkło? Zaraz zobaczymy, może będzie gdzie ukraść trochę szkła. Dobra, spoko. Dobra. Tutaj Żgierc już tutaj zbudował, no właśnie, idzie tutaj węgiel. Nie do mnie, no ale dobra, to tam mniejsza. Do mnie i tak idzie na tyle, żeby utrzymać temperaturę tego boilera, więc jest dobrze. Chociaż nie, temperatura spadła 200 stopni, ała, nie, jest fatalnie. Znaczy nie, no jakie 200 stopni? Temperatura spadła o 80 stopni, więc powinno zdecydowanie iść tutaj trochę więcej węgla i to też powinienem się chyba do Żgierca jeszcze upomnieć o to. Ale dobra, dobra. Moment. Właśnie, szkło już mam, no to wszystko już mam, to wystarczy, że pójdę na dół. W ogóle może się już iron rozpuścił, uwaga. Tak, rozpuścił się już iron. A to weźmy sobie, wytopmy od razu, tak? Dobra, rozpuścił się. Iron, dobra. 4. Dobra, powinniśmy wytopić jeszcze 3 zębatki. Nie wiem, czy nam starczy tego wszystkiego. Tak się boję, że nie.
dam, żeby się rozpuszczało już. Widzicie, rozpuszcza się. A nie, to w sumie jest pod powierzchnią, to tego nie zobaczycie. Teraz jeszcze jedna, dwie. Czy nam starczy na trzy? O, to jest pytanie. Powinniśmy teoretycznie wydobyć jeszcze jedną oprócz tej. Nie, dobra, starczy nam, myślę. Tak mi się wydaje, mam taką nadzieję, dobra. Wierzę w to. Uwaga, ile nam? Trzy zostały? Nie, dobra, starczy. No, starczyło. Teraz zostawmy sobie, bo nie wiadomo do kiedy się przydadzą. Terraformę możemy zostawić. Dobra, restauracja raz za 5 minut. Dobra, to my i tak za 5 minut kończymy odcinek. Dobra, o jest, dobra. To weźmy sobie w takim razie, zróbmy max tego. Dobra, 3. I teraz tak, tak. Tak, tak, tak. O-ou. Jednego brakło. No bez kitu, że na to trzeba miliard razy klikać, no. Bez kitu po prostu. Ja tam gdzieś chyba... Nie, dobra, to ja już wolę poczekać, aż się to zrobi. Na razie sobie wyciągnijmy te wszystkie. A tutaj będzie trzeba jeszcze jedno zrobić. Dobra, to się zaraz zrobi, to tutaj wrócimy. Chodźmy sobie postawić tamte silniki. I tak, zacznijmy sobie od Wooden Kinesis Pipe'u i ja mam na to taką wizję. Będziemy to powiększali w tą stronę. Będzie tak, tutaj Wooden. Wooden. I tutaj się postawi te silniki, tylko... Jak ja je będę zasilać, no? Tego nie przemyślałem. O, wiem, chyba tutaj będę musiał zrobić po prostu bloki, postawiać, tak mi się wydaje. O, jakoś tak. I teraz by się to tak zasilało. Tak, dobra. O, i więcej prądu, więcej prądu, więcej prądu. Więcej prądu. Dobra, jest żgierc jakby coś. Mam nadzieję, że do mnie teraz na Skype nie zadzwoni. Czekaj, ja mu może napiszę. MSG żgierc. Nagrywam teraz. Dobra, żeby nam tutaj nie przeszkadzał teraz, to następny odcinek najwyżej będzie albo coś w tym stylu. Dobra, w ogóle teraz tak, weźmy sobie tutaj i skrawdźmy sobie. Dobra, i jest bardzo, ale to bardzo pięknie. Dobra, uwaga. Ile tego prądu. Wow, ej nie no, wow. To jest insane, po prostu what the fuck. Dobra, ej lol, ej. Ej nie, to mi się podoba, naprawdę. Ała, to jest piękne. Ile ja teraz tego prądu produkuję? No, wszystkie badboxy pełne. Dobra, teraz elektrownia naprawdę działa i to ja rozumiem. Dobra, nawet się trochę boiler z powrotem odgrzał, że tak to nazwę. Tak więc nie jest aż tak źle. Dobra, to sobie dorobiliśmy trochę tych silników. Czy nas stać jeszcze na... Nie, nas już nie stać chyba na więcej silników, ale szczerze to nie wiem, po co miałbym robić więcej silników, ale... Ale powiem, że naprawdę fajne to. Bo ten baler wygląda tak, co nie, to jest ten baler. Ja go tylko tutaj otoczyłem przez te wszystkie pipe, ale naprawdę to wygląda świetnie, jak dla mnie. To jest piękne. I ten tego. Możemy sobie po prostu tych generatorów potem zrobić właśnie, to jest zbiornik. Ten zbiornik, to tam było potrzeba te zbiorniki, to może sobie zrobić ten lava generator czy coś w tym stylu, to można by było to spróbować zrobić, bo to w sumie tak do netheru się idzie, napiera się lawy i to takie jest niedarmowe źródło energii, w sumie takie ono niby na... Chociaż nie wiem, coś się wymyśli, jest jakiś solar generator, coś. Chciałem się zastanawiać, czy po prostu tego też trochę nie rozbudować, bo ten piec jest po prostu wspaniały. O, jest źle szkła, dobra. Tylko, że on chodzi na elektrotine i jego trzeba po prostu tym elektrotinem ciągle ładować. W sensie, no... chodzi o to, że elektrotine trzeba kopać i on działa tylko i wyłącznie na elektrotine, bo to jest tego Project Reda. Natomiast on przepala uber szybko, naprawdę, on jest świetny. Uwielbiam ten piecyk, tylko trzeba włożyć po prostu do tego generatora elektrotine. Co prawda niby te panele słoneczne tam coś tam działają, ale szczerze tak cienko to widzę. Cienko to widzę, żeby to tak na tych panelach miało jechać. Styk to co to biło. A nie, to żywioł sam spadł.
Tak więc no ten, po prostu trzeba tutaj wsadzić elektrotań i niech to się tutaj ładuje prądem, a nie tak ten... Muszę sobie zbudować chyba voltomierz, jak się to nazywa, chwila. Volt. Dobra, w ogóle ten, zaraz będzie shutdown server, tak więc no cóż, dobra. Tak więc dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, no i oceniajcie, czy wam się podoba to bydle. Mnie się podoba, naprawdę. Tak więc no cóż. Goodbye!